wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Leo i cała reszta ekipy. Majuko, dobra, słuchajcie, dzisiaj gramy w trudne pytania. Wiecie co to jest, o co w tym chodzi? Jest chyba... Ja bardzo dobrze wiem, co to są trudne pytania, będę odpowiadać. Właśnie takie pytania tutaj będą zaraz. Zadawaliście mi ostatnio na Instagramie mega trudne pytania dla całej ekipy, więc teraz każdy będzie musiał odpowiadać na nie. No i lecimy tak naprawdę z pierwszym pytaniem, od razu tak z grubej rury. Zostawcie jeszcze subskrypcję na kanale, łapę w górę. I tutaj może być jeszcze lekki pogłos, bo nie postawiliśmy zbyt dużo rzeczy do tego pomieszczenia. Ale pierwsze pytanie, kto najczęściej pierdzi? Nie no, Chris, no wszyscy wiedzą, że tak. Nikt nie pozwala się od moich grzmotów. Czekaj, ty pokazywałeś, tak, nikt tak często nie pierdzi jak Gris, no bez. Ale nie, Gris to czasami jak powiedzmy sarninkę sobie, wiesz, zajmie. Tak, nie, to powiem wam, że jest wrażenie jakby petarda w pokoju. Nie bez powodu mamy trzy kible. Ogólnie rzecz biorąc, było też dużo pytań o to, jak się mieszka Lokarowi z Grisem na przykład, bo oni są razem w pokoju, my mamy oddzielne. Coś to zaśmiało. Tak. No właśnie nie, ten odcinek cały będzie taki, w tym odcinku będą same złe rzeczy, więc ogólnie rzecz biorąc to... Jak ci się z nim mieszka? No, śmierdzi. No właśnie, wiedziałeś, że to było łatwe dosyć do odkrycia. Kolejne pytanie. Rzucaliście kiedyś telefon? Ej, dobra, ja teraz mogę zgadywać. Ty? Nie. Ja nie. Lokar? Ja nic nie zrobiłem. Ja też mogę zgadywać. Tak? No. Może? Nie? Oj no, spadł nie, mi. Nie, dobra. Tak... Spadł mi, no. Dobra, słuchajcie, nikt taki dobry nie jest w niszczeniu telefonów jak ten osobnik po lewej stronie. Lokar to jak... To był wypadek, tak? Wypadek przy pracy. Kolejne pytanie. Jak często się kłócicie? Jak często się kłócimy? Wiecie co, żeby było łatwiej, to może będziemy po kolei odpowiadać na te pytania. To ja zacznę, że jakoś bardzo się chyba nie kłócimy, chyba że nie wiem, komuś się nie chce wynieść śmieci, ale pozmywać na to. Ale to nawet nie są kłótnie. No to nie kłótnie, ja są takie zwracanie uwagi. Bardziej zwracanie uwagi, ale... Ale kłótnie chyba nie mamy. Nie kłócimy się. Jest totalna chillerka, słuchajcie, właśnie nie wyprowadziłbym się do chaty z kim się kłócę, no bez sensu by to było totalnie. Który z... Nie! Dlaczego? Kto zadał takie pytanie? Jakie? Który z was woli chłopców? No dobra, nie. Tak szczerze. Nie, tak szczerze. Słyszałem to! Co się stało w tym? Włączył się. A nie, dobra, teraz tak na poważnie wszyscy wiemy, że chłopców tak naprawdę tutaj tylko jedna osoba lubi, tak mega fest. No ja. Nie no, Lokar. Co? I w ten nie pokój. I w ten sposób właśnie powstają plotki, słuchajcie. Nie, to nieprawda, dementuję. Ktoś was rozpozna, to robicie sobie z nim zdjęcia? A, czy jak ktoś nas rozpozna na ulicy, z wizją. Powodzenia. Robimy tak, kto pierwszy mnie rozpozna, ma autograf. I wstawiam kebaba. Ale lepiej tak nie mów, bo teraz... Oj, tak nie mów. Będziesz miał głupoty. No, będziesz miał głupoty, stary. Nie no, ale tak ogólnie rzecz biorąc to jasne, jeżeli ktoś z was podbije do mnie na ulicy, jak mnie spotkacie gdzieś w Warszawie czy w innych miastach, bo jestem również w innych często, no to... Podchodźcie, ja sobie chętnie zrobię zdjęcie i... No w sumie chyba każdy z nas tak ma. No, każdy, więc totalnie na czynku możecie podejść. Jedynie błagam, nie róbcie czegoś takiego, że ktoś tam sobie coś, nie wiem, szamie, jest sobie, a ktoś... No, takie sprzeczanie. No dobra, już więcej tak nie zrobię. Czy w waszym domu będzie ktoś jeszcze? No nie planuję. Nie, no jak to nie, stary? Jak nie? Jak nie? Pogrzebać? Oczywiście, że będą u nas... Słuchajcie, ten dom za niedługo będzie zamieszkany przez... No, jeszcze 10 osób. 4. 10 aż? No 10, no. Chłopaki, no oczywiście. Rozłożymy tutaj łóżka piętrowe, wiesz. Ja pitole, no. Koszary będą moją armią. No póki co tak na serio jest nas czterech i raczej się to prędko nie zmieni, ale wiem, że za niedługo będziemy mieli ciekawych gości na pewno. Więc tyle w temacie. Nic więcej nie mówię. Czekajcie na niespodzianki na kanale, bo będą na pewno niesamowite i nie zawiedziecie się. Nasze kolejne pytanie to, czy ktoś ma dziewczynę? Lecimy od lewej strony? Nie. 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 Tak. Teraz wyobraźcie sobie, jedyny gościu, który ma zakrytą twarz bez przerwy, ma jako jedyny dziewczynę z całej ekipy. Frajerzy. Ale ogólnie wszystkie pytania, które są o dziewczynę, nie zadawajcie tego pytania. Jak będę miał kiedyś dziewczynę i będę chciał się tym pochwalić, to się pochwalisz. To się pochwalę. No takie pytania są wkurzające przynajmniej. Ja się tym nie chwaliłem. Kto z nowej ekipy cię najbardziej denerwuje? Dobra, ja pierwszy. Każdy po... Najbardziej, nikt nie tak... Nikt mnie tak nie denerwuje. A mnie nikt nie denerwuje tak jak? Dobra, jak to? Tak jak?
Budujemy napięcie. Ja ostatnio zaczynałem, niech on teraz zacznie. Dobra, a teraz zaczyna Gnis. Kto się najbardziej denerwuje? Słuchajcie, trzeba wskazać jedną osobę, która się najbardziej denerwuje. Ja. Teraz ty. Nie, no po kolei. Nie, to tak, ja chcę na końcu. Ty chcesz na końcu. W sumie trudne pytanie, ale nikt mnie jakoś bardzo nie wkurza, ale najbardziej Damian, bo nie chcę mu się zmywać naczyń. O, nie zjadłem. Dwa razy nie pozbywałem. Ale raz nie pozbyliśmy. A dzisiaj śmieci rano? Jakie śmieci rano? To ciebie najbardziej wnerwia, Chris, nie? No teraz to mnie... A ty na razie mnie to wstrzyma. Ej, kto cię najbardziej denerwuje, a ktoś tak bez odpowiedzi zaczął... Uuu, ty kurwa nie mam. Uuu, miałem roczki przed uczami. Nie, tak na serio, najbardziej mnie denerwuje. Nie zostaje do ekipy, nikt mnie tak nie wkurza. Jak ja sam, ale ja już... Myślę, że ja. Już wam powiem, nie. Ja już chowałem się, tylko wypadek. Wszyscy myślicie, że mnie wkurzacie, a nic mnie tak nie wkurza jak ja sam, dlatego, że się ciągle źle czuję. Oczy mnie szczypią i mnie to wkurza! Jaka jest nazwa waszej ekipy? I tu się możecie popisać w komentarzach. No możecie się popisać, bo ja jestem z Grisa. Nie, tak na serio, to wymyślcie jakąś fajną nazwę. Możecie pisać, możecie się palić w komentarzach, może jakaś się przyjmie w przyszłości. Na razie nie mamy nazwy, no i chyba nie planujemy jakoś, szczególnie w sensie przynajmniej nie zmierzamy jakoś niesamowicie do tego. Jak jakaś fajna będzie, to... To będzie. To będzie. To coś weźmiemy po prostu. To coś weźmiemy, ale żeby to tak naturalnie było, nie? Że tak, że wchodzimy i musimy mieć nazwę, my się nazywamy od teraz Szalone Kartofelki. My podbijemy całego YouTube'a, nie wiem, wiecie o co chodzi. To musi być takie w miarę naturalne. Z kim mieszkasz? To było bardziej kierowane do ciebie. Z kim mieszkam? Mieszkam z... Panną Anną Marią Wesołowską. Ale zapomniałeś jeszcze mojego imienia, Sinox. Nie no, Sinox. Anna Maria Sinox Wesołowska. Tak, serio, to z Sinoxem mieszkam, z Lokarem oraz z Grizem. To są ich ksywy i w sumie tak się nazywałem, że na Instagramie macie ich Instagramy, no po prostu. Zapraszam na Instagramy. No i tyle, nie? No i tyle, no. Kto przegina najczęściej z nas wszystkich? Walszy. No więc macie łatwą odpowiedź, lecimy z kolejnym. Kto ma małego? Ej, serio, takie pytanie no, się pojawiło. Chyba ja chyba mam najmniejszego. Telefon oczywiście. Najmniejszego telefonu. No. Ja? Kto ma? Czekaj. Mamy chyba równe. Ej, mamy... Ej, no dobra, ty masz dużego. Dzięki. To czekaj, porównajmy. No. Ale masz chyba takie same. Bo one się nie różnią między sobą. To obydwoje mamy małego. No, to ja i Damian mamy małego. Jednym słowem każdy musi opisać każdego. Dobra, zaczynamy tym razem od Damiana. No nie, no zaczynajmy od Abej. Dobra. Ode mnie? No to... Jebę. Biznesmen, artysta, potwór. Aha. No, znasz siebie, no. No przecież? A to jest nie? Trudne, no to jest tak trudne. Jak... Ej, no to jest ten, serio. Serio to jest ten. To jest trudne. Mi się wydaje, że Kuba jest czasami taki cichy, no to wiesz, bardziej taki cichy bym dał. No. To jest największy... A! Słuchajcie, jeszcze trzeba samego siebie też opisać, ale to potem, na samym końcu. Dobra. To jest największy człowiek, który robi największy hałas w domu, więc... Show. Więc, no nie wiem, no, stand-uper. Stand-uper, jak ja żartów nie mówię. I... Nie patrzcie tak na mnie. No czekam. Tajemnica. Potwór? Co? Zaraz nie potwór. Co? Zaraz potwór, czy będzie, przejdzie dalej? Nie, kolej. Ale to jest za trudne, w sensie... To jest trudne. To jest strasznie trudne, bo ja wiecie, mam na każdego z chłopaków, mógłbym łatwo opisać ich mniej więcej tak... Tak w cudzysłowie charakter, ale po jednym słowie to jest mega ciężko akurat. Gris, teraz twoje. Nie no, mów no. A masz w głowie co powiesz? Nie. Nie? Ja też nie mam w głowie. Dobra, ja bym tak może po tym, co każdy z nas tutaj robi mniej więcej, to bym opisał tak. Ciebie bym opisał jako artystę, bo mieliśmy dużo takich rozmów strasznie artystycznych. No. Ciebie jako takiego mózga, bo nie, Damian jest mózgiem akurat. Byście się zdziwili, co ten chłop ma w bani czasami i pomysły takie niesamowite. A ciebie bym jako technika określił, bo ty dużo razy cię widziałem, jak coś naprawiasz albo coś grzebiesz przy czymś. Naprawię. Więc chyba tak by było mi najłatwiej wszystkich określić. A, czyli do ciebie. Tak, teraz ty. Teraz ja. Śmieszek, pajac, muzyk. Nie jestem tym, ale jako jedyny nie mam ten. Mi pasuje. Nie wziął przez trzy. Śmieszek, pajac, muzyk. Dobra, i każdy siebie. Każdy siebie jeszcze musi. Ale kurczę, nie mam kompletnie pojęcia. No, to jest najgorsze.
Nie lubię w ogóle sam siebie oceniać, nie wiem jak wy. Ja też nie, to jest najtrudniejsze, bo zawsze jest łatwiej kogoś innego ocenić niż samego siebie. No to jest najtrudniejsze, bo sama ocena jest tam. No, jest zawsze taka ciężka. Jak ktoś ma, to może przemówić. Kto tutaj najbardziej lubi chłopców? Ja bym sobie dał, że jestem takim śmieszkiem. W sumie. Czasami. Jak nie jestem zmęczony, to jestem śmieszkiem. Jak jesteś zmęczony, to... To co się działo w tamtym? Wiesz o co chodzi, to co się działo tam wieczorem, tam na dole. No co, no, tylko roznosiło się echo. Ja bym powiedział, że grasz świetnie na bębnach. Co? Ja bym sobie powiedział też, że jestem artystą, bo mam często takie pojechane rozkminy i w sumie strasznie dużo dziwnych rzeczy na bani, więc dlatego bym tego sobie powiedział. Teraz ty. Potwór. Czyli się nic ten, no. Ale patrz, my się zastanawiamy nad wszystkim, a ten wchodzi z bomby. No, no tak. No a ja tak. Potwór. Nie jestem potwór. Ja nie drążę tematu. Jeszcze potworem. Nie wiem. Ja albo artysta, albo technik. Samo sobie. Bo też lubię na tym backstage'u coś tam robić. No tak, to prawda. Dlatego słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejne pytania, to zadawajcie je tutaj w komentarzach. Możecie również zobaczyć poprzedni odcineczek, piosenkę, cokolwiek. I... Elo. Okej, miejcie się dobrze, subskrybujcie kanał, pa pa.